Przeczytajmy Słowo Boże pierwszego listu do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 15. To jest dosyć długi rozdział, natomiast nie będziemy go analizować bardzo dokładnie. Głównie chodzi o główne myśli. A przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie. Tak, jak wam ją zwiastowałem. Chyba, że nadaremnie uwierzyliście. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism i że został pogrzebany i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według pism i że ukazał się Kefasowi, potem 12, potem ukazał się więcej niż 500 braciom naraz, z których większość dotychczas żyje. Niektórzy zaś zasnęli. Potem ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim apostołom, a w końcu po wszystkich ukazał się i mnie, jako poronionemu płodowi. Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół Boży. Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska Jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy. Pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Czy więc ja, czy oni, to samo opowiadamy i tak uwierzyliście. A jeśli się o Chrystusie opowiada, że został z martwych wzbudzony, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, wtedy kazanie nasze jest daremne. Daremna też wiara wasza. Wówczas też byliśmy fałszywymi świadkami Bożymi, bo świadczyliśmy o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, skoro umarli nie bywają wzbudzeni. Jeśli bowiem umarli nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza. Jesteście jeszcze w swoich grzechach. Zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni, a każdy w swoim porządku, jako pierwszy Chrystus. Potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. Bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. A jako ostatni wróg
zniszczona będzie śmierć. Wszystko bowiem poddał pod stopy Jego. Gdy zaś mówi, że wszystko zostało poddane, rozumie się, że oprócz tego, który mu wszystko poddał. A gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy też i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. Cóż wtedy uczynią ci, którzy się dają chrzcić za umarłych? Jeżeli umarli w ogóle nie bywają wzbudzeni, to po cóż dają się chrzcić za nich? Po cóż i my każdej godziny narażamy się na niebezpieczeństwo? Tak ja codziennie umieram, bracia. Jak jest prawdą, że wy jesteście chlubą naszą, którą mam w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Jeśli ja na sposób ludzki walczyłem z dzikimi zwierzętami w Efezie, jaki z tego dla mnie pożytek, jeżeli umarli nie bywają wzbudzeni? Jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Nie błądźcie. Złe kontakty psują dobre obyczaje. Opamiętajcie się nareszcie i nie grzeszcie. Albowiem niektórzy nie znają Boga. Dla waszego zawstydzenia to mówię. Ale powie ktoś, jak bywają wzbudzeni umarli i w jakim ciele przychodzą? Niemądry, to co siejesz nie ożywa, jeśli nie umrze. A to co siejesz nie jest przecież tym ciałem, które ma powstać, lecz gołym ziarnem, może pszenicznym, a może jakimś innym. Ale Bóg daje mu ciało, jakie chce, a każdemu z nasion właściwe jemu ciało. Nie każde ciało jest jednakowe, bo inne jest ciało ludzkie, a inne zwierząt, jeszcze inne ciało ptaków, a inne ryb. I są ciała niebieskie i ciała ziemskie, lecz inny jest blask niebieskich, a inny ziemskich. Inny blask słońca, a inny blask księżyca. I inny blask gwiazd, bo gwiazda od gwiazdy różni się jasnością. Tak też jest ze zmartwychwstaniem. Co się sieje jako skażone, bywa wzbudzone nieskażone. Sieje się w niesławie, bywa wzbudzone w chwale. Sieje się w słabości, bywa wzbudzone w mocy. Sieje się ciało cielesne, bywa wzbudzone ciało duchowe. Jeżeli jest ciało cielesne, to jest też także ciało duchowe. Tak też napisano. Pierwszy człowiek Adam stał się istotą żywą. Ostatni Adam stał się duchem ożywiającym. Wszakże nie to, co duchowe jest pierwsze, lecz to, co cielesne. Potem dopiero duchowe. Pierwszy człowiek jest z prochu ziemi, ziemski. Drugi człowiek jest sam Pan z nieba. Jaki był ziemski człowiek, tacy są i ziemscy ludzie. Jaki jest niebieski człowiek, tacy są i niebiescy. Przeto jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak będziemy też nosili obraz niebieskiego człowieka. A powiadam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego. Ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone. Oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone. A to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność. A gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone, i to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane. Pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest o śmierci zwycięstwo Twoje? Gdzież jest o śmierci
żądło Twoje, a żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon. Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. A tak, bracia moi, mili, bądźcie stali i niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Takim złotym wierszem tego rozdziału, co prawda są tutaj ważne, fundamentalne prawdy, które mówią o tym, czy ktoś w ogóle jest chrześcijaninem, czy raczej jest buddystą pomalowanym na chrześcijańsko, czyli czy jest martwym wyznawcą, który po prostu nie wierzy w nic, czy też jest rzeczywiście odrodzonym dzieckiem Bożym, które złapało sedno, o co chodzi w chrześcijaństwie, to tutaj takim złotym wierszem jest 19 werset. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. To widać, że właśnie ta sytuacja, którą teraz mamy wokół siebie, gdzie ludzie religię kojarzą tylko z benefitami ziemskimi, czyli funkcjonariusze religijni po to, żeby jak najwięcej nachapać się dóbr ziemskich. Z kolei szeregowi członkowie różnych religijnych instytucji różne progi wtajemniczenia w tych instytucjach kojarzą z benefitami ziemskimi. Ja na przykład, jak byłem przykowany do pierwszej komunii, to dla mnie najważniejsze było to, kto kupi mi składaka i ile pieniędzy będę miał potem na łakocie. Po prostu byłem niewierzący i pokładałem tylko w tym życiu nadzieję w Chrystusie. Chrystus był mi potrzebny, żeby się przypodobać babci i dziadkowi. Dlaczego? Bo oni mieli pieniądze. A ci, co nie mieli pieniędzy, nie byli dla mnie w ogóle atrakcyjni, gdyż albo ich nie mieli, albo nie chcieli otworzyć portmonetek dla mnie. Kluczem do otwarcia portmonetki babci była religia, więc byłem dobrym katolikiem w tamtym czasie, zewnętrznie, wewnętrznie nie wierząc w nic. Czyli byłem najbardziej pożałowania godnym osobnikiem. Po co się w ogóle zajmować jakąkolwiek sprawą związaną z religią, z chrześcijaństwem, jeżeli to ma się przekonanie wewnętrznie, że to nie jest stuprocentowa prawda. Wtedy jest się najbardziej godnym pożałowania osobnikiem. Jest to zupełnie bez sensu. Jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy w innym miejscu, mówi ten sam rozdział. Dlaczego? Dlatego, że po prostu, jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał i jeśli Chrystus nie zmartwychwstał w naszym sercu, no to jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Szkoda nerwów, szkoda czasu, szkoda energii na to, żeby sobie zawracać głowę banialukami, bo wtedy są to banialuki. Natomiast Rzymian 10:9, 10 rozdział, 9 werset mówi: bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Wiemy z Mateusza 7 rozdział, że tam będą tacy, którzy będą mówić: Panie, Panie, czyż w Twoim imieniu nie dokonywaliśmy wielu? I tam wymieniają różne czynności religijne. Ale Pan Jezus powie: nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, przeklęci. I tutaj jest właśnie sedno. Nie wyznanie, że Jezus jest Panem, jest wystarczające. Ono jest konieczne, ale to jest warunek konieczny, ale niewystarczający. Warunek konieczny i wystarczający jest wtedy, kiedy jest to, co jest po i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go
z martwych zbawiony będziesz. Więc wierzysz w sercu swoim, że Bóg wskrzesił Chrystusa z martwych. W połączeniu z ortodoksyjnym, prawidłowym rozumieniem teologii chrześcijańskiej w zakresie takim, że Jezus jest jedynym prawdziwym Bogiem. Że Jezus jest Panem. A nie martwa otoczka religijna, wyuczony przepis religijny, przepis za przepisem, trochę tu, trochę tam, jak mówi prorok Starego Testamentu. To jest bez sensu, jeżeli nie ma w sercu wiary w to, że Bóg wzbudził Chrystusa z martwych. I o tym mówi 1 Koryntian 15 rozdział. Paweł kładzie tu nacisk na przypomnienie braciom Ewangelii, którą już im opowiadał. I ku przerażeniu stwierdził, że niektórzy nie znają Boga. To też jest pouczające, bo ten zbór był pełen darów Ducha Świętego. Oni mieli wszystkie możliwe, widoczne zewnętrznie dary. Mieli dary między innymi prorokowania, mieli dary mówienia językami, dary uzdrawiania, a byli wśród tych posiadaczy tych darów ludzie, którzy nie znali Boga. Dlatego, że już od Starego Testamentu widzimy, że dary Boże nie równają się posiadanie zbawienia. Balaam posiadał dary Boże, dary duchowe, potrafił prorokować, ale był człowiekiem idącym do piekła. Judasz chodził z Panem Jezusem, ale mimo tego, że sam uzdrawiał, że sam głosił Ewangelię, że sam dokonywał wielu cudów, był niewierzącym, poszedł do piekła. Saul, król, który znany jest jako bezbożnik, bezbożnik najbardziej pożałowania godny, był między prorokami, był uczestnikiem darów duchowych. Posiadanie darów duchowych nie równa się posiadaniu zbawienia. Można coś dostać, ale to, że się coś dostało od miłującego Boga, nie znaczy, że ten, kto to dostał, jest dzieckiem Bożym. Dziecko Boże wierzy w Pana Jezusa Chrystusa jako swojego jedynego Zbawiciela. I może nawet nie być jakoś mocno obdarowane. Może być po prostu ubogie w duchu. Może być jak małe dziecko przyjść do Chrystusa i jedyny dar, jaki mieć, to mieć Chrystusa i miłość do Niego, która jest również darem. I może nie widać po nim jakichś spektakularnych osiągnięć chrześcijańskich. I ta Ewangelia, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie, i przez którą, i tutaj jest to słowo, przez którą tą Ewangelię, przez którą zbawieni jesteście. Ale jest warunek. Kiedy jesteśmy zbawieni przez jakąś Ewangelię? Kiedy ją zachowujemy tak, jak ona została przekazana przez apostołów Pana Jezusa Chrystusa. Bo jeżeli wierzymy w trochę inną Ewangelię, to nadaremnie w nią uwierzyliśmy. Na przykład w naszym kraju Ewangelie twierdzą, że głoszą liczne kręgi. Na przykład Świadkowie Jehowy głoszą Ewangelię, że przez całą wieczność będzie się chodziło ze skrzynkami, z jabłkami, zbierać ze swojej jabłoni, będzie się mieszkało w swoim domu, nie będzie pożarów i tak dalej. Ziemska Ewangelia. No w porównaniu z tym światem, który mamy pełen wojen i pełen niepokojów, takie sielskie życie na wsi jest no, jakimś dobrem. Czyli jest to dobra wiadomość. Ale jest to właśnie fałszywa Ewangelia. Po pierwsze, Bóg takiej obietnicy nie złożył w Piśmie Świętym. Nie ma czegoś takiego. Dzieci Boże, które uwierzą w Pana Jezusa, będą miały dział w domu ojcowskim, w niebie. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co przygotował Bóg tym, którzy Go miłują już tu na ziemi. A skoro tak jest już tu na ziemi,
gdzie mamy wgląd w Boże myśli i wspaniałości nieba, to co dopiero, jeśli chodzi o to, jak znajdziemy się w domu Ojca. Tam nie będzie żadnych rzeczy, które są związane z mozołem. Noszenie skrzynek jest mozołem. Czy też religijne, inne Ewangelie, które obiecują, że jeśli ciężko będziesz pracować, to zarobisz na niebo. To zarobisz na Bożą łaskę. Łaska, na którą trzeba zarobić, nie jest już łaską, tylko należnością. Wtedy nie jest to łaska, tylko wypłata należna, która się należy za pracę. Dlatego Pismo Święte przedstawia Ewangelię Bożą całkowicie opartą na tym, że Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał i został w niebo wzięty. A dlaczego umarł? Bo zgładził nasze grzechy, On wszystkie. I zbawienie jest darmo, z łaski Bożej. Nic do tego nie możemy dołożyć, nic nie możemy zmodyfikować, nic uzupełnić. I widać to właśnie w tym, że narodzony na nowo chrześcijanin, żyjąc pobożnym życiem, nie umacnia swojego zbawienia, tylko on zyskuje nagrodę. Czyli nagrodę w niebie, dlatego że zbawienie dostał całkowicie z łaski. I wtedy mamy to jednoznacznie pokazane przez Słowo Boże, że zbawienie jest oparte na tym, co Pan Jezus uczynił na krzyżu. On umarł w nasze miejsce, stał się naszym zastępcą. I tak jak On umarł i zmartwychwstał, tak samo i my możemy prowadzić zmartwychwstałe życie. Najpierw bowiem podałem wam to, co ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze. Za grzechy nasze umarł. I że został pogrzebany. Oczywiście według pism. I że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony. Według pism. Tutaj Paweł kilkakrotnie powtarza to słowo. Według pism. Bo to się wszystko zgadzało z całym objawionym Słowem Bożym już pism Starego Testamentu. Nic nie było poza tym zakresem. I dalej wydaje świadectwo, że ukazał się najpierw Kefasowi. Kefas to jest imię apostoła Piotra. Potem ukazał się 12. Oczywiście wśród tych 12 nie było Judasza. 12 jest tu użyte jako po prostu informacja tego urzędu apostolskiego. Do tych 12 później został dołączony Maciej. I on musiał widzieć Pana Jezusa. To było warunkiem, żeby w ogóle w jego sprawie losowanie było zrealizowane. Więc on w tych 12 był, choć niekoniecznie w momencie, kiedy ukazał mu się Pan Jezus, był formalnie już do tych 12 dokoptowany. Potem ukazał się więcej niż 500 braciom naraz. Więc widzimy wyraźnie, że ukazał się więcej niż 500 braciom naraz. To jest bardzo duża grupa osób. I tych świadków, którzy widzieli na własne oczy zmartwychwstałego Pana, później poprzez prześladowania, które Bóg dopuścił, rozproszył Bóg po całym świecie, gdzie mogli opowiadać o zmartwychwstałym Panu Jezusie Chrystusie. Potem ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim apostołom, a w końcu po wszystkich ukazał się i mnie jako poronionemu płodowi. Tutaj widać taką informację w 7 wersecie, następnie wszystkim apostołom, co pokazuje, że dla Pawła jest liczba apostołów szersza niż liczba 12 plus on. Ta liczba 12 plus on nie jest tym samym, co słowo liczba mnoga z 7 wszystkim apostołom. A w końcu po wszystkich ukazał się i mnie jako poronionemu płodowi. Poroniony płód w tamtym czasie to był płód, który urodził się w nienaturalnym czasie. Nie w czasie narodzenia, tylko po prostu szybciej.
A ponieważ medycyna stała na bardzo niskim poziomie, to takie dziecko bardzo rzadko przeżywało. I w zasadzie przez całe życie miało kłopoty zdrowotne, gdyż nie miało wykształconych tych elementów, które powinno dziecko w pełni zdrowe mieć. Przy tamtym stanie medycyny oznaczało to, że przez całe życie będzie to widoczne. I dlatego Paweł, nawiązując do tego w 9, mówi: ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów, czyli takim, który tutaj jest w jego ocenie takim, który zasługuje na to imię najmniejszy. I nie jestem godzien nazywać się apostołem. Oczywiście jako punkt, który na to wskazuje, on pokazuje nam tutaj, bo prześladował Kościół Boży. Przecież Pan Jezus mu to wszystko wybaczył, a on ciągle o tym pamięta, że prześladował Kościół Boży. To zawsze tak jest, że nasze grzechy, które mamy z przeszłości i które zwłaszcza obrażają Boga, ciągną się jak takie brzemię, o którym tutaj też widzimy w oczach apostoła. Prześladował Kościół Boży. Byłem prześladowcą, w innym miejscu wspomina. Dlatego tak zwana przemijająca rozkosz grzechu ma to do siebie, że ona jest przemijająca, jest być może oceniana jako rozkosz z punktu widzenia tego ziemskiego, ale uśmierca tą rozkosz właśnie fakt, że jeśli wierzymy, że Pan Jezus rzeczywiście zmartwychwstał i my mamy swoje miejsce w niebie, to wtedy ta siła tej rozkoszy jest w ogóle nieistotna. Ona jest nie tylko wtedy przemijająca, ale wręcz niedostrzegalna. Natomiast jeżeli żyjemy ziemskim życiem, to ta rozkosz grzechu zaczyna się akcentować. Zapominamy, że jest przemijająca i ciągnie nas do grzechu. Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem. Każdy z nas, kto uwierzył w Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela, zmartwychwstałego, trzeciego dnia, w niebo wziętego, to każdy z nas widzi postęp w życiu. I ten postęp nie da się inaczej zatytułować jak z łaski Boga. To nie jest nasza praca. To nie jest nasze działanie. To jest działanie Ducha Świętego mieszkającego w nas. A naszą pracą bardzo często jest grzeszenie przeciwko Duchowi Świętemu, którego gasimy i którego staramy się uciszyć swoim cielesnym postępowaniem. A to tylko łaska Boża w nas osiąga pewnego rodzaju rezultaty. I apostoł był tego świadom. Kto z ludzi mógłby nie być tego świadom, jak właśnie ten wspaniały apostoł Paweł, o którym wiemy, jak wiele pracował i jak wiele wykonał różnych rzeczy. Ale właśnie on widział to, że to nie było jego, tylko Boże. Bo tu właśnie o tym wspomina. Łaska jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy. Pracowałem, wszakże nie ja. I znowu wskazuje, że łaska Boża, która jest ze mną. I teraz przechodzi Paweł do argumentacji dotyczącej do tego, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. I kluczowa rzecz jest taka, że jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, to wszystko nie ma sensu. Ta cała praca, to wszystko jest zupełnie bez sensu. Ale ponieważ Chrystus zmartwychwstał, to wszystko, co robimy w życiu Bożym, ma sens. I jeżeli właśnie obserwujemy
tę linię, to widzimy argumentację Pawła, z której możemy się uczyć argumentować. Bo on tutaj nie obawia się nazwać siebie fałszywym świadkiem Bożym w 15 wersecie. Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, wtedy byłem fałszywym świadkiem Bożym. Bo świadczyłem o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, skoro umarli nie bywają wzbudzeni. To jest właśnie to, że nie ma neutralnego gruntu. Albo to, co Biblia mówi, jest prawdą, i wtedy wszystko, co się nie zgadza z Biblią, jest diabelskim fałszem, albo jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Po prostu. Jeśli w Biblii choć jedna kropka, jedna kreska w naszym sercu okaże się nieprawdziwa, to jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Nie ma to najmniejszego znaczenia. Ale na całe szczęście wszystko w Biblii jest prawdziwe. I możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu. Dlatego, że nie ma, mimo że było tyle prób podważenia Słowa Bożego, nie ma ani jednego punktu w Biblii, który byłby słabszy lub wątpliwy lub zagadkowy. To są wszystko rzeczy, które są twardsze niż diament, wytrzymalsze niż stal. Potem nastanie koniec. Tutaj apostoł Paweł w 24 wersecie mówi, że potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. Bo on musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. Widać tutaj, że jest przyszłe panowanie Chrystusa dokładnie opisane. Nie to, co widzimy dookoła siebie, że wróg Boży podnosi się i sroży się i akcentuje swoją obecność. Tajemna moc nieprawości już działa. Tajemna, dopóki ten, który przeszkadza, nie zejdzie z pola. Tym, który przeszkadza, jest Duch Święty. Jak już Duch Święty razem z wierzącymi będzie wzięty do nieba, to to zło się w pełni rozwinie. Ale tu widzimy, że po drodze, choć będą tego typu wydarzenia, to jednoznacznie mamy tutaj zagwarantowane, że później nastanie koniec. I władza będzie właśnie w rękach Boga Ojca w całości, a wcześniej będzie to wszystko podporządkowane Panu Jezusowi Chrystusowi. I kolejna rzecz to jest już kwestia pochwycenia, która tutaj w pierwszym liście do Koryntian 15 rozdział jest w kilku miejscach pokazana. I jedno to jest właśnie 51 werset. Tajemnica, która jest nam objawiona jako Kościołowi. Oto tajemnicę wam objawiam, nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. Czyli widzimy jednoznacznie, że nie wszyscy musimy przechodzić przez śmierć ciała. Przyjdzie taki dzień, kiedy będzie przyjście Pana Jezusa po Kościół, po swoich wybranych. I to przyjście po Kościół będzie się charakteryzowało tym, że ci, którzy zastaną to przyjście Pana Jezusa po Kościół, jeszcze jako ci, którzy funkcjonują w tym pierwszym ciele na ziemi, jeszcze żyjąc, to ciało zostanie przemienione, o czym też mówi na przykład list do Filipian, trzeci rozdział. List do Filipian, trzeci rozdział. Od 18 wersetu list do Filipian 3:18. Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego. Końcem ich jest zatracenie, Bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie. Skąd też Zbawiciela oczekujemy,
Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze, postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Tą mocą zmartwychwstania, która też się objawiła w zmartwychwstaniu Pana Jezusa Chrystusa, że to, co martwe, przywrócił ku życiu, tak samo tą mocą będą przemienione nasze ciała. I to jest właśnie w tej tajemnicy. Tajemnicy, ale już dla nas objawionej. Znamy sekret, który jest tajemnicą, która dla nas jako chrześcijan tajemnicą już nie jest w tym sensie, że ją znamy. Natomiast dla ludzi niewierzących dalej jest to tajemnica. Oni nie rozumieją tego. Oni po prostu nie są w stanie tego zrozumieć, gdyż jest to dla nich zakryte. W jednej chwili nie da się opisać tego ultrakrótkiego czasu. Jedna chwila. W okamgnieniu. Wiemy, że największą prędkością na Ziemi fizyczną, którą jako ludzie znamy, jest prędkość światła. Może już nie jest to aktualne, za moich czasów to była najszybsza prędkość. I w okamgnieniu, no to to jest właśnie coś też związanego z takim elementem, bo wiemy, że oko przewodzi właśnie światło. Odbiera bodźce w postaci różnych natężeń barw światła. Czyli okamgnienie na odgłos trąby ostatecznej. Bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni. Wiemy, że śmierć skaża, bo nawet dotknięcie zmarłego powodowało, że człowiek według zakonu był zanieczyszczony. A tutaj widzimy, że ci umarli zostaną wzbudzeni już jako nieskażeni. A my z kolei, którzy doczekamy pochwycenia, zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co skażone, musi przeoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przeoblec się w nieśmiertelność. Czyli jednoznacznie widzimy, że ta zasada przemiany jest tutaj akcentowana przez Pawła i będziemy właśnie w nowych, nieśmiertelnych ciałach. Te ciała, które nam zostały ze starego stworzenia, staną się przeszłością i będziemy mieli ciała, które są częścią nowego stworzenia. Nasz nowy człowiek, który powstał w momencie narodzenia na nowo, gdy uwierzyliśmy w Pana Jezusa, jest częścią nowego stworzenia, bo tak mówi apostoł Paweł, że jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Ale ten nowy człowiek mieszka w namiocie, który się rozpada. Ten namiot, który się rozpada, to nie są nasze ubrania, to jest nasze ciało. I to ciało któregoś dnia się w naturalny sposób rozpadnie w przypadku osób, które przejdą przez śmierć ciała. Ale w przypadku osób, które wierzące doczekają do przyjścia Pana Jezusa po Kościół, to te ciała zostaną przemienione w nieśmiertelne ciała. I gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone i to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane. Pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Czyli kwestia tego wroga, którym jest śmierć, zostanie całkowicie wtedy już rozwiązana. Więc nie ma tutaj możliwości, żeby ona, ta śmierć, dalej panowała. Jeszcze z takich praktycznych punktów to jest 33 punkt, 33 werset. Tutaj apostoł Paweł pokazuje, że złe kontakty psują dobre obyczaje. Tu jest słowo rozmowy w naszym tłumaczeniu. I to też uczy nas, że my jako niebiański lud mamy w praktyczny sposób realizować tą zasadę,
że z ludźmi tego świata jedynie mamy mieć tyle styczności, aby ich przyprowadzić do Boga. Jest to czasami dosyć intensywna, długotrwała, ciężka praca, żeby taką rzecz osiągnąć, żeby im przedstawić Ewangelię. Ale właśnie, żebyśmy tych złych kontaktów unikali, bo złe kontakty psują dobre obyczaje. Po pewnym czasie przez te złe kontakty wkradła się między Koryntian fałszywa nauka, że zmartwychwstanie nie istnieje. Bo faktycznie w religiach, różnych systemach, które ich otaczały i filozofowie, którzy wtedy działali na terenie Koryntu, wręcz wybuchali śmiechem, gdy była mowa o zmartwychwstaniu. Traktowali to jako rzecz nieznaną w żadnych systemach, które oni wyznawali. I ten świat też nie wierzy w zmartwychwstanie. I kontakty z nim będą powodowały, że i my coraz więcej będziemy działać tak, jakby zmartwychwstania nie było. Będziemy dążyć do tego, aby jeść i pić, bo jutro pomrzemy. Bo złe kontakty psują dobre obyczaje. I powinniśmy z tego wyciągnąć lekcję, bo ta lekcja negatywna zboru w Koryncie, gdzie oni mieli wszystkie dary duchowe, nie brakowało im żadnego daru, takie słowa padają. A mimo to nie zrobili użytku z tych darów. Po prostu o niektórych z nich Paweł musiał powiedzieć: niektórzy z was nie znają Boga. Ku zawstydzeniu waszemu to mówię. Gdy się będziemy nadmiernie właśnie kontaktować z ludźmi tego świata i te zażyłości będą ponad ten obowiązkowy stan, to wtedy nie będziemy podobni do czystych zwierząt ze Starego Testamentu, które mamy tam rozróżnienie między czystymi a nieczystymi. Czyste zwierzęta, takie jak szarańcza, to tylko miały, to akurat insekt, to tylko miały kontakt z ziemią, tak żeby tylko się odbić od tej ziemi. Jeśli chodzi o czyste zwierzę, miało też tak zbudowaną racicę, żeby ten kontakt z ziemią był minimalny. Czyste zwierzęta wodne z kolei, ryba, która ma płetwy i łuski. Łuski chroniły przed tym kontaktem ze świata. Złe kontakty psują dobre obyczaje, a płetwy po to, żeby można było się poruszać nie tylko z prądem, ale gdy trzeba, to również pod prąd. I brudne zwierzęta, nieczyste zwierzęta z kolei tych cech nie miały. To jest dla nas też jako chrześcijan pouczenie, że my, będąc ludem niebiańskim, mamy mieć zawsze nasze oko umieszczone w Chrystusie. Tak, żeby tylko Jego mieć i tylko Jemu chcieć się przypodobać, do Niego upodobnić. Bo jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. W tym urywku Słowa Bożego widzimy apostoła Pawła, który ten właśnie fundament, którym jest zmartwychwstanie, w tym liście tak szeroko opisuje. Mamy też w innych listach mowę o tym, że właśnie czy to jest Tesaloniczan, czy w innym liście, że zmartwychwstanie już się dokonało, że też i w liście do Tesaloniczan
jest mowa o tym, że to przyjście Pana już było, że oni przechodzą przez wielki ucisk. Ale mówisz o fałszywych nauczycielach. Tak, tak. Bo tutaj też, jeżeli chodzi o jakby obraz z tego zmartwychwstania, które tutaj mamy, to apostoł Paweł przedstawia tą, jakby może powiedzieć, uwypukla tą złą stronę, żeby pokazać tą dobrą. I tak jak żeśmy też słyszeli, że jeżeli żeśmy uwierzyli, to tak mamy ją zachowywać, tą Ewangelię. To znaczy, że pokazuje, żeby powiedzieć, pokazuje też i tą złą stronę, która jest zwiastowana i która jest opowiadana właśnie w tym świecie, żeby ta może być ta dobra strona Ewangelii, ta, nie ta, że dobra, ta Ewangelia prawdziwa zajaśniała. Tak jak mamy ze złotem, które się przechodzi próbę, to ono właśnie musi być w ogniu. I tutaj mamy właśnie taki ogień, który to zmartwychwstanie jest takim złotem wśród tego, powiedzmy, tego błota, tego świata. Bo tak jak apostoł Paweł mówi, że kiedy on w Efezie walczył z dzikimi zwierzętami, to on przecież tam ręcami tego nie robił, ale właśnie robił to w sposób duchowy i tym samym to jego chcieli zgładzić ze względu na to, że on właśnie zwiastował im Chrystusa ukrzyżowanego i który zmartwychwstał i który żyje. I dlatego zmartwychwstanie, czy Ewangelia o zmartwychwstaniu i ukrzyżowaniu Pana Jezusa powinna nas kosztować. Na przykład i w naszych czasach, niedalekich przecież, wielu ludzi umiera ze względu na to, że głoszą Ewangelię. Na przykład 5 misjonarzy, którzy stanęło na wyspie, czy w Ekwadorze to było, gdzie zostali w momencie po prostu zamordowani ze względu na to, że właśnie przyjechali im, przywieźli Ewangelię. W innych miejscach, na przykład na wyspach hybrydowych, wielu misjonarzy też i położyło życie, bo tam byli, można powiedzieć, zjadani przez ludzi. I tak dalej. Dzisiaj przecież mamy w tych naszych współczesnych czasach, może już nie ma kanibali, ale jednak, tak jak żeśmy słyszeli, Ewangelia, która jest głoszona, ona powoduje, że ludzie uważają ją, że my bluźnimy przeciwko ich postanowieniom, ich religii. Ale apostoł Paweł już wtedy znosił przeciwności, już wtedy było w Dziejach Apostolskich, mamy to opisane, co się działo w Efezie, że przez 2 godziny lud wołał: wielka jest Artemida Efeska, czy Diana Efeska, i wiele właśnie to musiało go kosztować. Na innym miejscu został ukamienowany i a kiedy go uczniowie obstąpili, wstał i poszedł. Także widzimy, że ten mąż, on nie głosił, inaczej mówiąc, jeżeli nie byłoby to prawdą, to po co znosić tak wielkie przeciwności i po co trudzić tak wiele ciała, aby właśnie opowiadać taką rzecz? Po co i my mielibyśmy, kochani, trudzić się, jakby to nic nie kosztowało? Ale nieraz tak się wydaje, że mamy tak sielankowe życie, że wydaje się, że jakbyśmy zapomnieli, cóż to naszego Zbawiciela kosztowało, że On musiał z nieba na ziemię przyjść, abyśmy my byli uratowani od piekła. Ale oczywiście śmierć na krzyżu to jest jedna strona Ewangelii, drugą stroną Ewangelii właśnie jest zmartwychwstanie i
coraz mniej właśnie dzisiaj w tych czasach dobrobytu się właśnie mówi o zmartwychwstaniu. Dlaczego? Dlatego właśnie, że może inaczej to powiem. Krzyż był na Golgocie. Pan Jezus tam zawisł na krzyżu. Było ukrzyżowany został pomiędzy dwoma złoczyńcami z lewej i z prawej strony. I to było widoczne. To był argument nie do podważenia. Ale zmartwychwstanie było rzeczą, które nie było widoczne dla wszystkich, tylko dla wybranych. Bo Pan Jezus w Ewangelii Jana w 14 rozdziale mówi, że świat już mnie oglądać nie będzie. Ale wy mnie oglądać będziecie, bo ja żyję i wy żyć będziecie. Chodziło o to, że świat już Pana Jezusa jako zmartwychwstałego oglądać nie będzie. Ale wy, którzyście mi uwierzyli, oglądać mnie będziecie, bo ja żyję i wy żyć będziecie. To znaczy, że zmartwychwstanie, czy wskrzeszenie zmartwych należy tylko i wyłącznie do ludzi zbawionych. I nie można tego, może powiedzieć, jakby wciskać komuś w serce ludzi niewiary, bo oni i tak temu nie uwierzą. Ale musimy o tym mówić. Przede wszystkim jest to mowa do ludzi zbawionych. Dlatego, że to my, żeśmy przeszli przez śmierć, to znaczy, żeśmy zostali ukrzyżowani z Chrystusem i tak jakbyśmy powinniśmy zostawić nasze grzechy na krzyżu i wstajemy, żeby powiedzieć, jako nowi ludzie zmartwychwstali i mamy z Chrystusem chodzić jako zmartwychwstali ludzie. Tak jak było też wspomniane, że nasza ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, że naszą myślą nie jest ta ziemia, ale niebo. Lud, który wyszedł z Egiptu, oni ciągle myśleli i ciągle pragnęli tego Kanaanu. Ciągle chcieli wejść do tej ziemi kanańskiej, do Kanaanu, ale to nie była, można powiedzieć, Kanaan nie był otwarty, że oni mogli wejść i zamieszkać. Nie, oni po prostu musieli tam walczyć. My mamy już wszystko uczynione, dlatego że my nie musimy zdobywać nieba, ale my musimy przyprowadzać duszę. Znaczy musimy, chcemy przyprowadzać duszę. Nie to, że musimy. Nikt nas do tego nie zmusza. Tak jak Pan Jezus zeszedł na ziemię, On nie był zmuszany do tego, żeby przyjść na ziemię. I tak samo i my. Kiedy chcemy komuś opowiadać o tym, to robimy to z czystej miłości. Tak jak Pan Jezus to zrobił, tak i my żeśmy powinni to zrobić. I aby innych do Niego przyprowadzić, abyśmy mogli razem właśnie dla tej nagrody, która przed nami leży, żeby ta nagroda była coraz większa i żebyśmy mogli właśnie tą Ewangelię, prawdziwą Ewangelię opowiadać, nie taką, że ona jest socjalna, że ona jest dobra, że mówię socjalna, to znaczy, że jeżeli uwierzysz, to będziesz ci się dobrze powodziło, że będziesz jeździł bardzo dobrym samochodem albo dobrze mieszkał. To jest Ewangelia socjalna. To nie ma miejsca w Słowie Bożym i ona tutaj się nie mieści. Ewangelia kosztuje, tak jak apostoła Pawła kosztowała i on musiał się zmagać i tak samo i my powinniśmy się zmagać, czy to na kolanach, czy w modlitwie, czy w naszych rodzinach, zabiegać o tych, którzy jeszcze nie znają i choćbyśmy mieli stracić sławę, lub być pohańbieni, lub być wyśmiewani, to powinniśmy się na to zgodzić i głosić Ewangelię innym.
Tę pewność mam, iż Jezus zbawił mnie przez swą drogą cenną krew i żywot wieczny mi darował, tym przyjąc Jego łaski zew, tym przyjąc Jego łaski zew. Tę pewność mam i żadna siła mnie, gdyż miłość Boża mnie zdobyła ku chwale sławnej łaski swej, ku chwale sławnej łaski swej. Tę pewność mam, że yeah.